Jeszcze trochę. I ostatni dzień w pracy dobiega końca. Wybieram się na letnie wakacje. A to oznacza podróże. Co za świetny poranek. No nie. Ostatnie, czego potrzebuję, to pszczoły. A, użądliła mnie. Zuziu, użądliła mnie pszczoła. Prawdziwa kumpela zawsze jest gotowa do pomocy. Oddaj mi strzykawkę. Bez paniki. Wyciągniemy żądło strzykawką. Gotowe. Dziękuję. Uratowałaś mnie. Co za fajny sklep. Ojej, Zuziu, spójrz na to. Te okulary są niesamowite. Kupmy je. To jest cena? Są o wiele za drogie. Odłóż je. Szkoda. Mam pomysł. Za mną. Co ty kombinujesz? Poczekaj, a zobaczysz. Potrzebujemy dwóch plastikowych noży i zapalniczki. Podgrzej plastik i zegnij, by zrobić załóżniki. Rozpuść końce noży i sklej razem, by stworzyć okulary. Załóż je. Wow, dzięki. Wyszły nawet lepiej niż te ze sklepu. Nie mogę podróżować bez tych produktów. O nie. W mojej kosmetyczce nie ma miejsca na pastę do zębów. Nie potrzebuję całej tubki. Simple Dimple przychodzi na ratunek. Ta pasta wystarczy na całe wakacje. A, komar! Nie, nie w mój nosek! Sio! No nie. Mój nos! Pasta jest świetna na ukąszenia komarów. Wszystko spakowane. Ostatnie i najważniejsze to wziąć mój ulubiony koc. No nie. Nie pasuje do walizki. I tak go wcisnę. To na nic. Co się stało? Mój kocyk nie chce się zmieścić. Czego potrzebujesz? Muszę go zabrać. Pasek od szlafroka? Mam pomysł. Złóż koc. Zawiń krawędzie. Zroluj z jednej strony. Dodaj pasek i schowaj rolkę w kieszeni. Koc idzie z tobą. Dziękuję. To koc, poduszka i torba. Zawiera także kilka innych niezbędnych rzeczy. Teraz jest super. Nie ma czasu. Muszę się spakować. Co powinnam zabrać? To i to. I to na pewno się przyda. T-shirt. Chwila. Moje koszulki pogniotą się w walizce. Muszę zwinąć moje rzeczy, żeby nie potrzebowały prasowania. Zacznij od długich rękawów, ostrożnie kładąc je jeden na drugim. Włóż spodnie wzdłuż i umieść na rękawach. Na wierzch połóż koszulki. Umieść małe rzeczy po środku. Zawiń ubrania w kwadrat, tak jakbyś pakował prezent. Gotowe! Teraz muszę włożyć to w całości do walizki. Jest ekstra! Kilka koszulek i gotowe. Prawie zapomniałam. Jeszcze mój telefon i kosmetyki. Ale nie zmieszczę wszystkiego w kieszeniach. Wiem! Narysuj znak na koszulce, używając farby do materiału. Użyj wzoru. Zszyj rękawy i włóż je do środka. Zszyj krawędzie i załóż elastyczną tasiemkę. Dodaj tasiemkę do spodu t-shirtu. Walizka przykryta koszulkami to dobry pomysł. A kieszonki z rękawków są mega wygodne. Ciężko jest poruszać się po lotnisku. Przepraszam, gdzie jest? Nie zrozumiała mnie. Sorki, wiesz, gdzie jest bankomat? O nie, dzięki. Co mam zrobić?
A, uniwersalne symbole. Bankomat. O, prosto. Dziękuję. Powodzenia. Pa, pa. Wszystko spakowane. A resztę niezbędnych rzeczy włożę do torby. No nie, dziura. Co mam zrobić? Użyję resztek materiału. Wytnij z materiału elementy na poduszkę i kieszenie. Przyszyj zamek do kieszonki. Zszyj elementy. Włóż wypełnienie do poduszki. Dodaj rączkę. Moja nowa poduchotorba jest niezbędna. Co za dobry pomysł. Możesz poprawić makijaż po pobudce. A ważne rzeczy trzymać w kieszonce. Teraz jest super. Gdy nudzisz się czekając na boarding, zostaje ci tylko granie na tablecie. O nie, mój tablet padł. Ale mam etui. Przyszyj elementy pop-ita. Zszyj. Zrób etui i przyj zamek. Włożę tablet do etui i zacznę bawić się dalej. Ta gra nie potrzebuje prądu. Mój paszport. Musi gdzieś tu być. Daj mi chwilkę. Spróbuj breloczka do najważniejszych rzeczy. Dodaj ogniwka do łańcuszka. Zamocuj na nim rzeczy. Ojej, jak takie dostać? Trzymaj mojego. Super, bardzo dziękuję. Nieźle, to nasz pokój. Muszę tylko zdjąć folię z mojej walizki. No to do roboty. Plastik schodzi. Nie chcesz po dobroci? Jak wolisz. Antosiu. Zrób tekturowe serce z nacięciem i dwa serca z papieru piankowego. Dodaj nóż do tapet do tektury. Owiń papierem piankowym. Dodaj łańcuszek. Spokojnie, Antosiu. Proszę. Teraz łatwo zdejmiesz folię. To działa. Tak. Dziękuję, Zuziu. Moja walizka jest wolna. Po długiej podróży każdy chętnie weźmie prysznic. Co nie? Mydlana gąbka jest idealna na tę okazję. Dodaj barwnik do bazy do mydła i rozpuść. Wypełnij nim strzykawkę i wstrzyknij do gąbki pod prysznic. Włóż do woreczka strunowego. Wystarczy się namoczyć i cieszyć bąbelkami. Żel nie musi zajmować miejsca. Zaczynają się moje wakacje. Dziś założę to. No i koniec wakacji. Czyste rzeczy idą tutaj. Oj, te ciuchy nie pachną za ładnie. Schowam je z boku. Zrób podwójny supeł na spodzie koszulki, robiąc z niej worek na pranie. Gotowe. Teraz moje czyste ubrania są bezpieczne. Zuzia leci do domu. Nie zapłaciłaś opłaty za walizkę. Zaraz ci zapłacę. Oj, wydałam całe pieniądze. Dobrze, że mam specjalną skrytkę na kasę świetną na takie okazje. Potnij pasujący plastikowy element na pół. Przytnij tworząc obcas. Sklej klejem na gorąco i ozdób. Włóż pieniądze do środka i zakryj papierem piankowym. Proszę bardzo!
Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. To dobry pomysł. Wdech i wydech. Mam obtartą stopę. Gdzie jest mój plaster? Czy boisz się latać? Oto plaster. A po co mi on? Po prostu przyklej go do pępka. To zawsze pomaga. To serio działa. Dzięki. Psychosomatyka naprawdę działa. Cześć, oto mój bilet. Oj, nie utrzymam tego wszystkiego. Potrzebujesz rączki do butelki. Spróbuj. Użyj fizeliny i żelazka, by dodać ozdobną tasiemkę do taśmy tapicerskiej. Sklej końce. Zrób kolejną pętlę w ten sam sposób. Złóż element z tasiemek. Pomożesz mi? Dzięki! To jest dość użyteczne. Podobał ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, który lifehack na podróż podobał ci się najbardziej. I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików od Trum Trum.